Witajcie w piątek w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Zapraszam serdecznie na odcinek zdrapkowy. Mamy 4 zdrapeczki, każda po 5 zł. Plaster miodu, fast cash, na tropie kasy oraz super linie. Kto lubi odcinki zdrapkowe, zostawia łapkę w górę. Życzę miłego oglądania. Zacznijmy w takim razie od zdrapki na tropie kasy z numerem 46. Szukamy wygrywających liczb albo symbol lupy. Poszukajmy w takim razie, co się tutaj kryje pod warstwą ścieralną. A wygrywające liczby to 30, 4, 16 i 1. To są wygrywające liczby. Czy się coś trafi? Zaraz zobaczymy. Pod pierwszym okienkiem mamy 26, 27, zadychę, 24, 34 i 13. Tutaj zdrapuję wygrane. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak one się prezentują, to właśnie w ten sposób. I lecimy do 6 wygrywającej liczby. Będzie to 11. 32, 31, 21 i niestety 29. Także niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Literki kontrolne. Sprawdźmy sobie, jakie tutaj mamy w tej zdrapce. Pierwszą już widzę. Jest to literka T. A druga literka? L oraz R. No niestety, zdrapka na tropie kasy leci do kosza. Przechodzimy do kolejnej zdrapki. Zdrapki za 5 zł, bo tak jak wspomniałem, wszystkie dzisiaj właśnie są o takich nominałach. Myślę, że będzie może jakiś tutaj fajny wynik w tej zdrapce. Super linie. I proszę bardzo, pierwszy symbol balony. Pierwszy symbol balony. No i lecimy. Planszy numer 1 nie mamy, planszy numer 2 nie mamy. W trójeczce nie ma, w czwóreczce są w tym miejscu, także już je tutaj drapię. I to by było na tyle. Lecimy do kolejnego symbolu. Będzie to rower. Symboli łącznie mamy 22. I rower znajduje się. Nie ma w ogóle. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy sobie do trzeciego symbolu. Jest to diament. Diament mamy w grze numer 2. Chyba tylko jeden. Popcorn. Popcorn. Też nie widzę. Też nie widzę. Dobra, piąty symbol w superliniach. Motyl. Motyl znajduje się w grze numer 3, a konkretnie rzecz ujmując w drugiej linijce. W grze numer 4 w trzeciej linijce i to byłoby wszystko. Szósty symbol, szósty z 22, zaraz zobaczymy. Muszę zamknąć drzwi, bo kotek szaleje, słuchajcie. Także szybciutko zamykam drzwi. Biedroneczka w grze numer 1. W grze numer 4, tuż obok balonów. I to byłoby chyba wszystko. Lecimy do siódmego symbolu. Będzie to dzwon. Dzwon w trzeciej grze, przepraszam, w trzeciej grze oraz w grze szóstej, piątej, dokładnie tak. Nie dokładam sobie tutaj więcej gier, bo nie ma ich więcej. Lecimy do klapek, klapki w grze numer 2, w grze numer 3, w planszy numer 4. Łódź. Kolejnym symbolem jest łódź. Dziewiąty symbol na naszej tabeli, na naszej grafice. I łódź mamy w grze numer 3 oraz w grze numer 5 w środkowej linii. Lecimy dalej. Księżyc. Księżyc.
księżyc w grze numer 2, pojawił się księżyc w grze numer 4 oraz obok łodzi w grze numer 5. Leżak. Leżak w grze numer 2. I chyba tylko jeden. Czapka. Czapkę mamy w tym miejscu. Tutaj mamy czapkę. Moneta. Gdzie się schowała moneta? Oj, monety to ja w ogóle nie widzę. Więc lecimy do następnego symbolu. Będzie to słońce. Słoneczka też w ogóle nie widzę, więc przechodzimy do parasola. Parasol mamy dwukrotnie w grze numer 4, w drugiej i trzeciej linijce i w grze numer 5, w pierwszym rzędzie. Podkowa. Podkowy chyba nie ma, z tego co widzę. Rolki. Inwestycja w dzisiejszy odcinek to 20 zł. Proszę bardzo, piłka. W grze numer 1 mamy piłkę. I tutaj chyba więcej razy tej piłki nie ma. Wiatrak. Wiatrak na pewno gdzieś tutaj się ukrył, dokładnie tak. Okulary. W grze numer 2 oraz w grze numer 3. I zobaczcie, tutaj nawet dwukrotnie w piątej grze w dwóch rzędach się ukryły, nawet trzykrotnie. I ostatnie bodajże dwa symbole, jeżeli niczego nie ominąłem, zaraz to wszystko sprawdzę. Arbuz. Arbuz znajduje się tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu. I ostatni symbol, gwiazda. Ostatnim symbolem jest gwiazda i lecimy do końca. I teraz tak, słonia nie było, kraba nie było, klucza nie było, serca nie było, klapek nie było, kwiatka nie było, ale tutaj widzę, że jeszcze gwiazda jest pominięta przeze mnie. Arbuz był, ale co z tego, skoro nie było słonia, parasolka była, klucz, serce, słoń, słońce, no nic. Wychodzi na to, że strapka jest przegrana, słuchajcie. Niestety nie udało się w superliniach niczego trafić, B oraz T. Świadczy to o tym po prostu, że nie ma wygranej. Może przejdźmy do plastra miodu. Plaster miodu to nie jest zbyt moja ulubiona zdrapka, przyznam się szczerze, nie będę oszukiwać. Ale może właśnie dzisiaj zaskoczy. Kto to wie, nigdy tego nie wiadomo. Szukamy trzech identycznych symboli w danej grze. W bonusie szukamy symbolu pszczoły i lecimy z tematem. Lecimy z tematem. Tak, staram się, żeby to wszystko było dobrze widoczne. Żeby tutaj też tych kontrolnych nie zdrapać. Mamy koronę, gwiazdę i gwiazdę. Także niestety, niestety, pierwsza gra jest całkowicie pusta. Druga gra. Plaster miodu, moneta, plik i portfel. Lecimy do gry numer 3. Plik pieniędzy, moneta, drzewo, plik i plaster miodu. Także zobaczcie, 10 tysięcy złotych można było wygrać, ale się nie trafiło. Gra numer 4. Tutaj mamy najwięcej szans i mamy tęczę, podkowę, bank, drugą tęczę, kwiaty i koronę. 200 tysięcy. Główna wygrana. Też się nie udało trafić. Też się nie udało. Gra numer 5. Drzewko, skrzynia, druga skrzynia, safe i niestety diament. Gra numer 6, safe, pól, kwiaty i koniczyna, także no niestety 25 zł nie powędrowało do mnie. I przechodzimy do gry numer 7, pól, moneta,
i ul. 1000 zł. 1000 zł. Sprawdźmy sobie szybciutko pole bonusowe. Banany. Dobra. Bez komentarza. Bez komentarza. Trzecia zdrabka, plaster miodu leci do kosza. Ostatnia zdrabka na dzisiaj, fast cash. Szukamy wygrywających liczb, a ja kłamię, bo żadnych wygrywających liczb tutaj nie ma. Szukamy symbolu monety. Zdrabka z numerem 26, symbol monet, a w bonusie worek. No to liczę na to, że ta zdrabka się bardzo postara. Napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie. Walizka, serce, kapelusz, klucz, korona, diament, uśmiech i pierścionek. Tak wyglądało jeszcze wygrane, bo jedna pani napisała do mnie, aby pokazywać te wygrane. No dobrze, proszę bardzo, a w bonusie szukamy worka, a mamy wiśnie. Słuchajcie, co lotto dało, to lotto zabrało. Taka jest, taka to już, no takie życie, co tu dużo mówić. Zdrabki się za bardzo nie spisały. Kto oglądał, ten na pewno zna wynik. Widzimy się oczywiście jutro w odcinku zdrabkowym, sobotnim. Widzimy się o 9 rano, także jeżeli ktoś ma tylko czas i wstanie ze mną równie wcześnie, to bardzo serdecznie zapraszam. Życzę wspaniałego piątku. Do zobaczenia.